kiedy po śmierci matki dostałem browar, wyglądał inaczej niż teraz. Zostało trochę długów. Pracowaliśmy od świtu do nocy. Syn pytał mnie, dlaczego nie sprzedałem browaru. Ano dlatego. Bo krajem naszym rządzą teraz obcy. Chcą nas zniewolić. Zmusić do emigracji. Ale my mamy prawo tu być. Pamiętaj. Tyle jest Polski, ile jej trzymasz w rękach.